nakładem pracy naszego zakładu i pracowników Instytutu właśnie Śląskiego udało nam się zrealizować ten cel i na podstawie właśnie zachowanych fotografii, starych zdjęć i także materiałów zarówno archiwalnych, tutaj także źródła były bardzo pomocne, udało nam się zrealizować cel, jakim było właśnie przedstawienie zamku w postaci właśnie takiego wygenerowanego obiektu 3D. Jak, że tak powiem, staraliśmy się jak najbardziej oddać jego rzeczywisty kształt. Do jakich czasów odwoływały się chociażby te dokumenty, o których Pan mówi, bo wiemy, że jest ich bardzo mało. Rzeczywiście jest ich niewiele. Najwięcej materiałów, które były tutaj nam najbardziej pomocne, pochodzą zwłaszcza z okolic właśnie tego końca XIX wieku, początek wieku XX, lata XX właśnie. To są takie, że tak powiem, najbardziej wartościowe zachowane elementy fotograficzne, ale mamy także źródła w postaci różnego rodzaju zapisów, kronik. Także mamy plany, że tak powiem, jakieś architektoniczne, zachowane z tego czasu. Nie są one co prawda aż tak szczegółowe, jakbyśmy tego chcieli, ale, że tak powiem, dają nam one pewien obraz na to, jak ten zamek mógł wyglądać i jakie funkcje także mógł spełniać, jak ta przebudowa tego zamku na przestrzeni lat wyglądała. Zamek zmieniał zarówno swoich właścicieli, mamy tutaj okres piastowski, mamy okres czeski, austriacki, mamy też okres, kiedy właścicielami zamku byli także Wazowie, co jest także bardzo ciekawym elementem jego historii, więc no, przebudowa jego trwała przez lata tak naprawdę i nigdy nie uzyskała, że można by powiedzieć, takiego stałego kształtu, ponieważ za każdym razem zmieniano jego funkcję zastosowania. Tutaj na przykład w wieku XX był już to przeznaczony obiekt pod cele, zwłaszcza urzędnicze. Co możemy tak naprawdę zobaczyć i co przemówić może nam do wyobraźni? No przede wszystkim możemy zobaczyć ten zamek w kształcie z tego właśnie początku XX wieku. Mamy przedstawioną jego architekturę, wieże, skrzydła, ślady po dawnych fortyfikacjach, murach, mamy gdzieniegdzie nawet ślady jeszcze po fosie w postaci tego stawu, które jest on także tam zaprezentowane. No do dzisiejszych czasów niestety zachowała się tylko wieża piastowska, ale spoglądając wstecz i na nasz model możemy, że tak powiem, oczami naszej wyobraźni zobaczyć także ten zamek w tej jego postaci, że tak powiem, ostatecznej, ostatniej, takiej, której przyszło go nam pożegnać. I dzisiaj także powitać. No. Kiedy klikniemy na jedną z cyferek, wtedy dowiemy się nieco więcej o danym miejscu. Ile takich miejsc jest na planie tego zamku? Obecnie mamy zmapowane 8 punktów. Być bardzo prawdopodobne, że w przyszłości pojawi się ich także więcej. Przede wszystkim staramy się dobierać ostrożne informacje odnośnie tego, co wiemy o danych obiektach tego zamku, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że z powodu niedostatku tych źródeł informacje takie trzeba szczegółowo weryfikować co do tego, co się w tym zamku znajdowało, ponieważ trzeba pamiętać, że każdy element zamku to jest historia zarówno bieżąca, ta przedstawiona w tamtym okresie, czyli XX wieku, ale staramy się także powiedzieć, co tam było przed. Mamy tutaj na przykład zarysowane neorenesansowe skrzydło zamku. Ono powstało, że tak powiem, w celach poszerzenia właśnie tego zamku pod kątem funkcji właśnie tej także urzędniczej. Chodziło o to, żeby zwiększyć liczbę pomieszczeń dla pracowników. Mamy też m.in. kaplicę zamkową, która powstała w wieku XVIII. Była ona, że tak powiem, sprawowała tą funkcję kaplicy przez pewien czas. Później została przekształcona na spichlerz w czasie trwania wojny głodowej, a później stanowiła prawdopodobnie część jakiegoś pomieszczenia, być może gospodarczego, ponieważ nikt nie chciał się podjąć, że tak powiem, odremontowania także tej części zamku. Starano się ją przekazać różnego rodzaju właśnie zgromadzeniu duszpasterskim, jednakże nie było takiej chęci do jego przebudowy. Bramy i mury, bo przecież do tego zamku trzeba było jakoś wjechać. Na naszym planie zachowała się, że tak powiem, przedstawiona jest także ta najstarsza, ta główna brama łączona z także budynkiem bramnym. Prawdopodobnie była to najstarsza część zamku, także przebudowywana na przestrzeni lat. Stanowiła ona przez pewien okres czasu także jeden z jego najsłabszych punktów, więc starano się, że tak powiem, ten obiekt modernizować na potrzeby właśnie także obronne. VR i real to oczywiście wieża piastowska. To jest ten element, który wydawałoby się, że nie zmienił się specjalnie od tamtego czasu. Jednakże gdyby spojrzeć na zachowane zdjęcia z tego okresu, to widać, że na przykład zwieńczenie wieży także ulegało tej przebudowie. Skoro o wieży mowa, to także można przyjrzeć się zwieńczeniu tej wieży. Jeżeli przyjrzeć się naszemu modelowi,
to wieżę wieńczy orzeł Hohenzollernów, symbol władzy cesarskiej. Obecnie ten orzełek wieńczy nasz orzełek opolski piastowski. I dzisiaj każdy z Opolan może, wychodząc na spacer, najpierw albo razem z telefonem iść i wyobrażać sobie, mając tę aplikację, dostęp do tej wizualizacji, ten zamek. On już jest dostępny. Interaktywna mapa, witryna o nazwie Pamiętamy Instytut Śląski, jest takim projektem edukacyjnym skłaniającym właśnie młodzież do zgłębiania wiedzy na temat właśnie opolszczyzny, ale także jest skierowana dla osób, które wyrażają jakieś zamiłowanie do na przykład turystyki historycznej, która jest coraz bardziej modna. On już jest ogólnodostępny, każdy może zarówno przejść się i wirtualnie, jak i w czasie rzeczywistym po zamku, który mamy zachowany na naszej platformie, ale także może przy pomocy także tej naszej strony zobaczyć współczesną zabudowę nałożoną na nasz model. To też idąc dzisiaj normalnie ulicą Piastowską, ktoś może sobie oczami wyobraźni zobaczyć, a tutaj wcześniej znajdował się zamek Piastowski, jego skrzydła, jego zabudowa.